Mam 39 lat, jestem dziennikarką. Pracuję w telewizji od 16 lat, od pierwszego roku studiów. W dzieciństwie chciałam zostać detektywem. Myślę, że dziś poniekąd sama prowadzę śledztwa, więc jestem w zawodzie, o jakim marzyłam. Dziś będziemy rozmawiać o prawie adopcyjnym. Żaden szpital położniczy nie ma i nigdy nie miał prawa do przeprowadzania bezpośredniej adopcji. Mamy dowody na to, że od 1950 do 2006 roku w Gruzji dochodziło do kradzieży dzieci ze szpitali położniczych i w efekcie do nielegalnych adopcji. Dziękuję. Witaj. Cześć, jestem Martyna. Tamuna. Cieszę się, że cię widzę. Jak program? Myślę, że był bardzo interesujący, ponieważ 3 lata temu odkryliśmy proceder na wielką skalę. Lekarze w szpitalach położniczych 3 dni po porodzie mówili matkom, że ich dziecko zmarło. Niedawno odnaleźliśmy rzekomo martwego chłopca, który okazał się cały i zdrowy. Od tego czasu inne matki zaczęły szukać swoich dzieci. Mówimy tu o kraju o populacji 3,5 miliona. Jedna na 5 osób ma ten sam problem. Albo została adoptowana, albo kogoś szuka.